Witam Państwa we wtorek 26 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Pałac w Pławniowicach walczy o prestiżowy tytuł, podobnie jak gliwicka bibliotekarka. Aby pomóc, wystarczy zagłosować. Poza tym o niespokojnym weekendzie dla mieszkańców ulicy Gierymskiego, a na koniec artystyczne zmagania w Perełce. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Perełka powiatu gliwickiego, zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach przeszedł do finałowego etapu tegorocznej edycji plebiscytu Top Atrakcje. Ponad 130-letni obiekt powalczy o prestiżowy tytuł w kategorii Zamki i Pałace. Swój głos można oddać na stronie topatrakcje.pl. Finał trwać będzie od 25 kwietnia do 15 maja 2016. O historii tego wyjątkowego miejsca opowiadał w programie Bliżej Boga dyrektor ksiądz Krystian Worps. Odcinek do zobaczenia na naszej stronie. Państwa uwadze polecamy zakładkę Programy. Gliwiczanka najlepszą bibliotekarką w Polsce? Aby to pytanie stało się stwierdzeniem, potrzebne są głosy. Nominowana w konkursie to Marta Kryś, na co dzień kierownik działu instrukcyjno-metodycznego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. To nie tylko osoba kompetentna, ale także niezwykle kreatywna. Jej dotychczasowa działalność została już doceniona mianem Śląskiego Bibliotekarza Roku. Stąd nominacja do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Swój głos można oddać na stronie sbp.pl. Na tę chwilę pani Marta zajmuje drugie miejsce, także gliwiczanie do dzieła. Najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie gliwickich harcerzy za nimi. Ponad 280 uczestników w 14. edycji Rajdu Świętego Jerzego, który odbył się w miniony weekend, to kulminacja kilkumiesięcznych przygotowań chówca ziemi gliwickiej. Miejscem rajdu były Rudy oraz tereny gminy Toszek. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe i poruszali się po trzech zupełnie różnych trasach. Pierwsza dla najmłodszego pokolenia zuchów, których zadaniem było odnalezienie lancy świętego Jerzego. Druga trasa przeznaczona była dla harcerzy z klas 4-6 szkoły podstawowej. Trzecia, najbardziej wymagająca trasa została zadedykowana najstarszym uczestnikom rajdu, którzy na podstawie zdjęć satelitarnych mieli odnaleźć punkty na trasie Toszek-Rudy. Sobotni wieczór zakończył się dla wszystkich grup ogniskiem. Miniony weekend zapadnie na długo w pamięci mieszkańców budynków przy ulicy Gierymskiego. W sobotnie popołudnie policjanci otrzymali sygnał, że pewien mężczyzna zagroził wysadzeniem budynku. Wstępne rozeznanie sytuacji i ustalenie, że 51-latek był w przeszłości znany policji, skłoniło funkcjonariuszy do natychmiastowego działania. Mieszkańców ewakuowano, a podejrzanego zatrzymano. Akcja została przeprowadzona sprawnie. W mieszkaniu 51-latka odkryto pokaźny skład amunicji, kilkaset zapalników, pociski artyleryjskie, granat, naboje, łuski, zapalniki, a także inne podejrzane przedmioty. Zatrzymany gliwiczanin trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Grozi mu do 8 lat więzienia. W minioną sobotę odbyły się drugie w tym roku eliminacje festiwalu Rytm Gliwice. Wykonawcy próbowali swoich wokalnych sił, a zróżnicowane pod względem muzycznym jury wyłoniło zwycięzców. Kwietniowe przesłuchania bez wątpienia po raz pierwszy prezentowały bardzo wysoki poziom, czego dowodem były przyznane aż 3 drugie miejsca. Wykonawcy, którzy zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w sobotnich przesłuchaniach, w październiku powalczą o miejsca w finale festiwalu Rytm Pro Arte, który w tym roku odbędzie się w Studenckim Mrowisku. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajęła nasza redakcyjna koleżanka Anabela Conti, która przygotowała dla Państwa materiał z wydarzenia. Początkiem było Stowarzyszenie Rytm. Po kilku latach założyliśmy Fundację Rytm Gliwice. A to po to, że to troszkę poważniej brzmi z jednej strony, a z drugiej no łatwiej jest też prowadzić, bo w stowarzyszeniu musieliśmy mieć aż 15 osób, żeby je założyć.
No, natomiast fundacja wystarczy prezes i wiceprezes. Na początku był to festiwal, który tylko tutaj skupiał dzieci, młodzież i dorosłych z Gliwic, potem z miast pozagliwickich i tak stopniowo na cały kraj. W tej chwili ma to już charakter ogólnopolski, a w naszym zamiarze leży, żeby to był festiwal w przyszłości międzynarodowy. Ci ludzie, którzy tutaj się wybijają, zdobywając pierwsze, może i drugie, trzecie miejsce w finale, też mogą już później liczyć na jakieś bardziej większe uznanie na innych scenach, no bo mogą się powołać, że w festiwalu Rytm Gliwice zdobyli te pierwsze trzy miejsca. Każdy tego typu konkurs wyłuskuje różnego typu perełki, tak? Także tutaj jest wiele osób, które mają spory talent, no, który oczywiście trzeba potem szlifować, bo to jest mnóstwo pracy, to nie jest tak, że wygra się pewien konkurs i potem zostaje się artystą na skalę przynajmniej ogólnopolską. No, jest to konieczne, żeby pracować, jeszcze raz pracować. Uzupełniasz sobą mnie. Najważniejsze, że uczestnik wie, o czym śpiewa, to widać też w piosence, bo przekazuje te właściwe emocje, tak? Potem jeszcze kwestia techniki, no wiele jest takich elementów, które składa się na jedną wielką całość, także trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest najważniejsze. Wiem, że czekałem. Ileś razy z kolei byłem w jury tego festiwalu i po raz pierwszy był naprawdę wysoki, tak wysoki poziom, że nawet daliśmy 3 drugie miejsca. Przyszedłem tutaj, bo lubię grać i śpiewać. Gram w Domu Muzyki i Tańca w Knurowie, to bardziej studio muzyki i tańca. Wystawiamy różne muzykale i tak dalej, no a ja tylko taką zazwyczaj drugoplanową rolę tam odgrywam, a tutaj występuję, bo chcę trochę solo samemu i tak coś z siebie dać. You know it's true. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na środę. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.